już wracamy z Tennessee. Zatrzymaliśmy się na weekend w Atlancie, to jest nasz pokój. Hotel nazywa się Homewood Suites. Hiltona to jest hotel. To jest taki hotel biznesowy dla ludzi, którzy zostają parę dni, tydzień na przykład, bo mają jakieś w biznesie, są w mieście. Tak więc jest wyposażony tak naprawdę w zmywarka, kuchnia, pełnej wielkości lodówka. To jest living room. To Augustyn będzie spał, bo to jest sofa, która się rozkłada. Tu jest toaleta. A tu jest pokój. O. Tak wygląda. A tu. O, o. A tu toaleta. A tu szafa. I tyle. Tak więc hotel, ale troszeczkę większy niż zazwyczaj. Taki po prostu suite ze wszystkim. Nawet niektóre hotele są takie, że są suite, ale nie ma się całej kuchni. No to się ma całą kuchnię. O dziwo, tutaj nawet dają śniadania, ale śniadania już są. Ale można sobie na przykład kolację czy na przykład obiad zrobić, jakby ktoś miał taką ochotę. Mhm. Augustyn, nie jedz tych chrupek. Zobacz, jaki fajny tent na samochód zakładacie. Tak jak tutaj jest na obrazku, czy tutaj. Do tego dostajecie taką drabinkę i się wdrapujecie. I tutaj. A tu normalnie jest ten materac. Normalnie to leży na dachu. Super. Ten model akurat kosztuje $1,350. To jest jaki ma Skyrise 3 rooftop. Bo mają go w trzech size'ach, znaczy w trzech rozmiarach. Zarąbiście wygląda. Tak wygląda. Fajna sprawa. Trochę droga, ale fajna. My mamy na naszym samochodzie już takie tutaj raile. To wystarczyłoby tylko do tego, do tych raili przykręcić i by heja, drabina i po drabinie. Heja, heja. Ale mam chrypę. It's $15. A po co nam frisbee następne? This one is cool because it's an anime. Jestem. Chciałem wam pokazać, jak wygląda miejsce, w którym się zatrzymaliśmy w Atlancie. Tak więc to jest takie miejsce dla palaczy, ale w Stanach mało kto pali, tak więc nikogo tutaj nie ma, chyba że przyjeżdżają ludzie z Europy. Ale taka fajne miejsce, jest ciepło na zewnątrz, ale niestety pogoda w Tennessee mnie wykończyła. Jakby was ktoś interesował, tutaj mam, tak wygląda logo. Ach, ostrości nie może złapać. W Europie chyba nie ma tej sieci hoteli. Homewood Suites by Hilton. Wydaje mi się, że jest tylko w Kanadzie, Stanach i Meksyku. No i tak to wygląda. Grill. Jakby ktoś chciał sobie coś zgrillować. To tak wygląda. O, to jakaś taka ulica. Jakieś dwa budynki. Będziemy jutro mieć śniadanie.
kawa oczywiście jest teraz, jak ktoś chce kawę, ale normalnie tutaj będzie jutro śniadanie. Czyli śniadanie tutaj. A jakieś takie podstawowe śniadanie, jajecznica, bekon. Waffles będzie można sobie zrobić, bo widzę, że są waflownice czy gofrownice. Nie, waffle mix. Czyli bierze się taki kubeczek, podsadza się tutaj ciasto, wkłada się do tego tutaj urządzenia, przewraca się i później ci pokazuje, ile czas jest. Jak będzie zero, to znaczy, że będzie dobry. Tak więc miejsce bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne, żeby zjeść śniadanie. Jak widzicie. Coś tak zapatrzyłaś, Augustyn? Trump. Wróciłem się jeszcze wziąć sobie miętę do pokoju. Lemon. Ach, chyba już nie ma. Mój syn wziął chyba ostatnią miętę. A, to sobie wezmę tą. Lemon left. W pokoju mamy kuchnię, to sobie zagotuję wodę i sobie zrobię. Bo tutaj jest ciepła woda, ale w tym momencie mi się nie chce. Jeszcze wam pokażę. Jest mały basen, jest siłownia mała. O, słyszę jakieś dzieci. Dzieci na basenie, a na siłowni jest jedna osoba. Ja sobie później przyjdę, albo jutro rano. A on komuś? No, to nie jest dla ciebie, tu nie ma żadnej dla ciebie maszyny do ćwiczeń. O, jest nawet laundry, jakby sobie ktoś chciał zrobić pranie. $1.50 kosztuje. Trzeba jakieś małe dzieci, bo tam kryba, jest chłop. Tak więc to chyba te, co skaczą. Mamy pokój i nad nami jest jakieś dzieci są i skaczą jak małpy. Najlepsze to jest to, że na własną prośbę zamieniłem ten pokój, bo nasz pokój jeszcze nie był gotowy, który mieliśmy zarezerwowany. Tak więc kobieta się mnie pyta, mogę ci dać inny pokój, który już jest gotowy, bo przyjechaliśmy trochę wcześniej do hotelu. Mówię, okej, nie ma problemu. Jak się okazało, to tam skaczą nad głowami, bo mieliśmy mieć piętro wyżej, tak więc nikt by nam nie skakał, dlatego żebyśmy byli na ostatnim wtedy piętrze.